Paweł Stępień z nami, tuż po ceremonii ważenia przed rewanżem z Markiem Matyją i było to intensywne face to face po tej ceremonii ważenia. Coś chciałeś Markowi przekazać? Znaczy, no co mogę przekazać? Przekazem mu jutro w ringu. A dzisiaj to po prostu, jak gdyby głęboko dość spojrzeliśmy sobie w oczy. Ja już co nieco z tych oczu wyczytałem. Dlatego jutro trzeba to potwierdzić w ringu i jestem gotowy. Chyba tak adrenalina się delikatnie podniosła wtedy, w tym momencie u Ciebie. No, trochę tak, no już czekam na ten pojedynek od kilku tygodni. Już tak naprawdę tydzień temu mógłbym boksować, jestem przygotowany bardzo dobrze i tutaj no cóż mogę powiedzieć, no nie lubię się powtarzać, no jutro chcę wejść do ringu i zrobić swoje. Podoba mi się, że w końcu się otworzyłeś przed kamerą, bo tak jak przestałeś ode mnie odbierać telefony, to w końcu zauważyłem, że tak jak sobie czasami rozmawialiśmy, to ty potrafisz naprawdę, ty jesteś pasjonatem boksu, niektórzy o tym nie wiedzą, potrafisz mówić o boksie 1,5 godziny bez przerywania, bez w ogóle zadawania pytań i naprawdę masz ciekawe poglądy i widzę, że w końcu się otworzyłeś, coś się chyba w głowie przestawiło. Nie wypominam ci, jesteś coraz starszy, więc pewnie dojrzewasz do tego dużego boksu. No tak jak mówisz, no miałem ciężki okres troszeczkę też przez ten remis i ogólnie najpierw przez to, że może kurczę gdzieś tam, no nie, że za łatwo się wygrywało, tak, ale gdzieś tam doceniali mnie. Później już tam zaliczyłem deski w walce z Suchockim, to już tam już zaczęli troszeczkę w to wątpić. Później ten remis z Markiem, tak, no do tej walki z Ajetowiczem, no to były takie przygotowania, tak sobie wmawiałem, że wszystko jest dobrze. Tak, ale tak naprawdę byłem zamknięty do otoczenia, byłem taki odizolowany od świata. Ja pamiętam, jak ty przed pierwszą walką z Markiem, to tak nie bardzo w ogóle chciałeś wywiadów udzielać. Tak też było. No dlatego mówię, że po prostu, tak jak zauważyłeś, troszeczkę odblokowałem się, przestałem zwracać uwagę na jakieś opinie, tylko po prostu zacząłem robić swoje. No bo tutaj innej drogi nie ma, muszę uwierzyć w siebie, no nie ukrywam, że tutaj trener jest takim moim motorem napędowym, który potrafi do mnie dotrzeć, potrafi ze mną rozmawiać, tak, i wytłumaczył mi pewne rzeczy. No i z dnia na dzień po prostu, no może nie z dnia na dzień, ale powiedzmy w piątek byłem jeszcze przygnębiony, a w poniedziałek już przyszedłem i zacząłem robić swoje i wyszło to na dobre i do... Aż do dzisiaj jest wszystko super, także nie chcę zapeszać. Myślę, że jutro wyjdę skoncentrowany, głodny boksu i głodny pokazania tego, że jestem czegoś wart i że warto na mnie stawiać. A jak duża byś powiedział, że jest różnica i mentalna, i fizyczna w porównaniu z tym przededniem walki przed rokiem, kiedy ty byłeś po tym średnio udanym obozie na Wyspach Brytyjskich, nie do końca byłeś z niego zadowolony, i dzisiaj, gdzie cały czas trenowałeś u siebie i widać, że jesteś naprawdę nakręcony mocno. Jak duża to jest zmiana w porównaniu z tym Pawłem Stępniem sprzed roku? No ciężko mi powiedzieć, no zmiana, no na pewno, no tutaj na pewno jestem zmotywowany bardziej, tak, no bo rok temu to może troszeczkę podchodziłem zbyt właśnie łagodnie do tego pojedynku, jak gdyby może też myślałem, że troszeczkę Marek jednak jest słabszym zawodnikiem niż mi się wydawało, dlatego tutaj skupiłem się na tym, żeby nie myśleć o sprawach pobocznych, żeby nie za dużo w ogóle nie myśleć, tak, tylko po prostu wychodzić, robić swoje, boksować na instynkcie, boksować to, co najlepiej potrafię i przede wszystkim boksować z luzu, bo być może w walce czy z Ajetowiczem, czy z Markiem było widać, że gdzieś tam jest ten luz, ale to może był taki luz bardziej udawany, a jutro chciałbym pokazać ten prawdziwy luz i ten prawdziwy kunszt boksu, który potrafię robić na sparingach i który najlepiej mi wychodzi, ten swój styl, tak, może mniej nonszalancki, bardziej konsekwentny, ale gdzieś tam jednak widowiskowy. Marek mówi tak, mam nadzieję, że to co mówi zrobi w ringu i nie będzie uciekał, bo nie chce robić kolejnego maratonu. Będzie Marek robił maraton?
Nie wiem, no zobaczymy. No, tam takie gadki to śmieszne są dla mnie. No, jakby za Mayweatherem czy za kimś ktoś mówił, że robi maraton, tak? No, on boksował całą karierę na wstecznym, jakoś nikt nie mówił, że robił maraton. Każdy boksuje na tyle, na ile mu pozwala przeciwnik, ale przede wszystkim ja boksuję bezpiecznie dla siebie. No, można spojrzeć na twarz moją, a na twarz Marka, tak? No, to jest konsekwencja tego, że on właśnie idzie do przodu i się pcha. No i mam nadzieję, że jutro nie będzie musiał robić za długiego maratonu. Okej. Jutro sędziuje Krzysztof Bubak, między innymi, twoją walkę. Sporo rozmawialiśmy w ogóle o tej pierwszej walce, o sędziowaniu. Mówiłeś o tym, że takie decyzje niszczą zawodników, przede wszystkim mentalnie, bo oni zaczynają wątpić w sens tego wszystkiego. To pewnie nie jest wymarzona obsada sędziowska dla ciebie. Jak pewnie się o tym dowiedziałeś? No nie skupiam się na tym. No. Mam nadzieję, że sędzia Bubak też po tych opiniach, które krążyły, no, gdzieś tam też jakieś wnioski wyciągnął i myślę, że troszeczkę bardziej obiektywnie spojrzy na tą walkę. A tak w ogóle to mam nadzieję, że nie będzie musiał, że jego jak gdyby punktacja nie będzie w ogóle istotna, bo może uda się to skończyć szybciej. Dzięki. Dzięki.